dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Salt and Sanctuary, jak to było przez ostatnie kilka dni ciągle. Ale tak, co tu będę więcej opowiadał? Dziś rozpoczynamy kolejną wspaniałą przygodę, którą to będzie zwiedzanie starych lokacji, odszukiwanie jakichś sekretów i tak dalej. Ale zanim to wszystko, chciałbym zrobić już to, by mieć dodatkowe mikstury na wszelkie krytyczne sytuacje i... Czy mamy tutaj przewodnika w Ziguracie? Wydaje mi się, że chyba nie. Co może być delikatnie mówiąc problematyczne, patrząc na to... jak to się nazywa? Że tutaj jeszcze w Ziguracie jest dużo do zwiedzenia, przynajmniej moim zdaniem. No ale tak, zostawiam tu w takim wypadku przewodnika kolejnego, niech sobie będzie. Potrzebujemy pomocy, oczywiście, że tak. I dziś w sumie ja bym chciał wyruszyć, bo to jest dobre pytanie. Gdzie bym chciał wyruszyć? Jako, że jest dużo naprawdę niezwiedzonego przez nas ogólnie materiału wszelkiej maści, zacząłbym od przełęczy zbójców, czy zbójów. Głównie z jednego powodu, który od razu podkreślam, nie jest powodem bezpośrednio mi znanym jako tako. W takim kontekście, że sam tego nie odkrył, nie wiedziałem. Czy może inaczej, nie pamiętałem. To jest chyba najlepsze określenie. Że właśnie to jest to i... Można powiedzieć, że właśnie jeden dalszy znajomy mi o tym przypomniał i... Tak, Pierścień Burzy. Jest to, po co tu chciałem przybyć, czyli właśnie pierścień, który... Proszę. Proszę po prostu. Wzmacnia magię żywiołów, ale też zwiększa ich nierównowagę. Inaczej mówiąc, nasza magia właśnie jest bardziej zabójcza, ale ten taki efekcik dziwny, którego nie rozumiałem, będzie się częściej pojawił, będzie mocniejszy. I żeby nie było tak, byłem świadom, co to za efekty, tylko nie pamiętałem, jak tu ostatnio po prostu się z nimi spotykaliśmy. I zastanawiam się, czy jeszcze tam coś więcej by nie było. Ale jeśli jest, to może kiedy indziej tego poszukam. A więc tak czy jak tak, wiedziałem kiedyś, co to było. Tak, kiedyś pamiętałem o tym pierścieniu i właśnie znajomy, z którym wspólnie grałem w to wszystko, to mi przypomniał o tym, że tam to jest. Więc tak, mamy pierścionka i w sumie co dalej? Bo to jest też dobre pytanie, co dalej właśnie? Pomógłbym albo zostawić to wszystko, powiedzmy, tak jak jest i pójść gdzieś nie wiadomo gdzie znowu, albo... co też jest równie kuszące dla mnie, moglibyśmy wrócić do zamku i zacząć badania, zwiedzania, odkrywania właśnie od zamku. Co też, jak mówię, no, dla mnie jest jak najbardziej dobrym pomysłem, więc tak też zrobimy. W sumie... nawet nie wiem, ile to obrażeń zadało, ale widać, że ta cała nierównowaga jest mocno teraz ładowana. Czy to jest dobre, czy złe? Ciężko mi stwierdzić. Raczej byłoby to problematyczne, jeśli nie to, że mam zaklęcia z dwóch żywiołów zawsze przy sobie, więc tak. No i tak, co więcej do dodania jest. W sumie to nic. Po prostu idźmy. Idźmy do zamku szukać jakichś tajemnic, sekretów. Może znajdując więcej tajemnic niż... mi się wydaje, że tutaj jest. Na pewno tutaj teraz tak to jest całe, co możemy łatwo z tym daszem zrobić. Mam tutaj ugary, czegoś tak, to jest ogólnie na układanie efektów błyskawic na broń. I chyba jakąś nową torbę z solą. Niby nic wielkiego, a jednak może kiedyś się przyda. Więc no, pierwsza nowa znajdźka w zamku odkryta, jej. No ale tak, jeśli chodzi o resztę tego wszystkiego i całokształt sytuacji, to nie wiem, ile dzisiaj odkryjemy nowości i jakie nowości podkrywamy. To, co jest jednak pewne, to to, że chcę właśnie skupić się na lokacjach, w których już byliśmy. Nie chcę chodzić po nowych, szukać wiadomo czego. Więc te całe, nie pamiętam jak się nazywa to miejsce,
ale to, które znaleźliśmy ostatnio za ziguratem. Czy to ta świątynia, która była dla nas niedostępna, co ciekawe? Czy to właśnie, to takie dziwne, co tam miejsce, co tam właśnie bez tego dasza bym nie wlazł? Nie pamiętam niestety teraz nazwy. Czy nawet same, jak to się nazywa, to dalekie wybrzeże, czegoś tak? To wszystko będziemy sprawdzać kiedy indziej. Teraz skupiamy się właśnie na lokacjach, które już od dawna na nas czekają. Jak chociażby właśnie ten zamek. Chociaż czy on czekasz tak od dawna? Nie powiedziałbym. No ale tak, chcę go trochę pozwiedzać, więc jak mówiłem, tym się zajmiemy i znowu ten dziad i jakaś znajdźka, kamienny kowal w Ursoli i żołnierski wiersz. No okej. Dosyć przydatne rzeczy, jeśli chce się ulepszyć typowe, standardowe bronie. Problem tylko w tym, że moja broń jest bronią krakeńską, czegoś tak, przez co nie ma aż takiego wielkiego sensu ulepszać przy użyciu czegoś, co nie może jej ulepszyć. I tak wiem, że wyszło z tego bardzo coś dziwnego i głupiego zarazem. No ale wybaczcie, to nie moja wina, że jestem taki po prostu a nie inny w tej kwestii. I tak, jeszcze dam się pobić. Może bezpiecznie też przy okazji będzie, jeśli byśmy łazili właśnie z pochodnią. I co to w ogóle za przedmiocik, bo zdobyliśmy jakąś maskę rozdarcia. Ciężki pancerz klasy trzeciej, no oczywiście. Jakby inaczej. Wszystko, co znajdujemy, musi być ciężkim pancerzem. Jak się tam dostać? To jest takie też zastanawiające dla mnie trochę. Może damy radę zaraz? Kto wie? I w ogóle to też jest taki symbol dosyć duży, trochę dosyć niepokojący. Okej, to było prostsze niż się spodziewałem. I mam tutaj puklerz Feniksa, czyli tarczę. Coś, z czego ta postać nie będzie korzystać. Ale kto wie, może jakaś przyszła postać kiedyś będzie się bawić tarczami. Okej. Mamy tutaj do czynienia teraz z lokacją, która będzie wymagała chyba wielkiej precyzji, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. A ja takiej precyzji nie jestem w stanie zaoferować. I przy okazji znowu gdzieś spadłem, nie wiem gdzie. Też pewnie zaraz odnajdę moją trasę i będę już wiedział. Bo to tak u mnie często... Okej, dobra. Więc no, po prostu idziemy, szukamy, mam nadzieję, że odnajdujemy, co trzeba. I to jest albo całkowicie nowe miejsce, co sugerowałoby chociażby zamknięte drzwi. Albo nie wiadomo jakim cudem, prawie nic tutaj nie zwiedzałem. Tak czy siak jednak, jak widzicie, to rzeczywiście zamknięte, to rzeczywiście jest taki gościu, nic mi nie przeszkadza. I czy kluczem możemy? Ostrzępiony klucz otwiera przejście. Dobra, czyli mamy to. Jakieś nowe sekrety. Cokolwiek one mają sobą prezentować, to... No, zaraz to odkryjemy. I tutaj mamy... jakieś zbroja tytana, która jest czwartej klasy ciężkim pancerzem. No. Dzięki ci, gro, po prostu. Dzięki. Widać, jak bardzo lubisz kogoś, kto nie chce ciężkiej zbroi. Ale tak, co ja tu będę narzekał? Szara perła. To już jest fajne. Dobra. Idąc dalej z naszą szatą, którą mamy od niepamiętnych czasów. Zobaczmy, co się kryje w takich miejscach. Okej. Czy to jest to, o czym ja myślę? Nie, to nie jest bezpośrednio to, o czym ja myślę. Ale i tak, ciekawe rzeczy tutaj już zauważyłem i znalazłem przypadkowo, więc... No mógłbym powiedzieć sobie, świetna robota Gwiazdy Kluczu. Dobrze się spisałeś. I tak, tutaj jeśli pójdziemy, to będziemy mieć te... najczki, czyli... trzy żołnierskie wiersze i srebrny liść. Nie powiedziałbym, żeby to było coś takiego...
wielce potrzebnego, ale nadal dziękuję ci, Gros, za takie piękne znajdźki. Tu mamy sanktuarium, z którego korzystać na razie nie trzeba. Tutaj zaś znowu jakieś znajdźki. Piorun kulisty. Czym jest piorun kulisty? Poza tym, że pewnie jakąś magią? Magią klasy drugiej. Okej. Wezwij kulkę skupionych błyskawic. Piorun kulisty będzie powoli oddalał się do miejsca przyzwania, a następnie wybuchnie w niebieskim rozbłysku. A. Fajne, tylko krótki ma to zasięg, a ja zlamiłem i spadłem martwy. Hej, no cóż. Taki już mój los. Być lamą, nieogarem i tym podobnym. Na całe szczęście dużo tam nie straciliśmy. Więc cokolwiek tam by było, nie było, to. Nawet jeśli to stracimy, to jakoś to przeżyję. A teraz pozwólcie, że w sumie to zrobię cięcie, aż odzyska moją sól. Nawet jeśli jest to bardzo nikła ilość, po czym chyba byśmy szukać jeszcze czegoś w tym zamku, jeśli nie, to może pójdziemy do klatek. Bo w sumie tak, tam przy klatkach też jeszcze jest trochę do zrobienia. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo pamięć mogła mnie zawieść. Okej, odzyskałem swoją sól i wróciłem do miejsca w sumie, z którego przybyłem. Prawie że? O, tak. Wróciliśmy tu, więc pora szukać jeszcze jakichś innych tajemnic w tym zamku, bo no ciężko mi uwierzyć, żeby to był koniec wszelkich tutaj właśnie tajemnic, sekretów i możliwości. A jeśli coś jeszcze gdzieś jest, no to jak już mówiłem, warto to odnaleźć. Bo zawsze będę miał wtedy może jakieś super rzeczy, które inaczej bym przegapił, typu w końcu jakąś lepszą lekką zbroję. No, to już jest przesada. Ale dobra. Spokojnie, Gwiezdny Kluczu. Damy radę jakoś. Teraz tak, tutaj byłem, podniosłem. Chyba tędy się szło tak. Tędy już się szło do... do klatek. Co sugeruje mniej więcej tyle, że chyba w zamku nic więcej nie ma. Okej. Dobra. W takim wypadku jeszcze zobaczę, czym jest ten kamienny talizman. Jak obrażenia się prezentują z nim, a z czymś innym. Co ciekawe, identycznie. Tak jakby... nic nie zwiększało tutaj ataku, poza tym tam jednym. Taki... pamiętam, jak on się nazywał. Ale ten, no właśnie, był taki jeden, który pisał, że dosłownie zwiększa po prostu skuteczność ataków o 10%. Mniej więcej. Chciałem w sumie zwiększyć skuteczność ataków. Co 10% to w sumie sam tak mniej więcej wyliczyłem. Jeśli się nie mylę. Ostatnio po mojej serii nagraniowej. Ale dobra, co ja tu by do tym marudził? Doszliśmy gdzieś, gdzie nie powinniśmy dojść w taki sposób, w jaki doszliśmy. Typowy ja. Trzeba byłoby tutaj do góry nogami iść, tam, o w ten sposób. Żeby tutaj dotrzeć tak i tu podnieść, ale nie! Ja teraz mam nową, piękną zdolność daszowania, no to musiałem zepsuć wszystko. I dobra, tutaj bodajże było sanktuarium, nawet puste. Może zaoferujemy tutaj coś? Tylko co? Przywódców mamy dwóch, tylko to bym nie chciał już tak marnować. Wala w sumie nie potrzebuje, więc... no, spasuje na razie. Dobra, pozbywamy się ich. Teraz jest tak pięknie, ładnie. Prosto. Podejrzewam, że gdybym tu właśnie teraz przyszedł, nie tam... się męczył tak jak wcześniej, to nawet i drzewo by nie było problemem. No ale cóż, no. Podjąłem decyzję, taką, a nie inną. Nawet jeśli była bardzo głupia, żeby się z drzewem męczyć. I co, tu mamy zatopiona figurka. Szkoda, że figurka, nie ten cały, no. Teraz talizman chyba mi jest potrzebny. Nie, żeby figurki też nie były dobre, bo zawsze się jakąś inną broń kiedyś będę miał, to... kto wie, może ta figurka będzie mi potrzebna do czegoś. Ale tak, na razie. Nie ma co marudzić. Idźmy po prostu dalej i...
tutaj coś było. O... Ciężko mi stwierdzić. W sensie, pamiętam, że tu ja byłem bezpośrednio, ale że tutaj było coś takiego istotnego do znalezienia, podniesienia, zrobienia, to nie jestem pewien. Nie wygląda na to. A tam się chyba dalej pójdziemy, tu zaczną się pojawiać wisielce, tak. Okropne wrogi, których jeśli jest za dużo, to po prostu... No nie mamy szans nic zrobić. Tylko po prostu zginiemy, a ja oczywiście znowu... Jak to się nazywa, no, sprowokowałem wszystkich. Więc będzie bardzo fajnie. Kiedy jeden kończy rzucać na mnie zawiśnięcie, a drugi będzie od razu rzucał kolejne. I proszę, postać wstaje i już wisi. No, właśnie o tym mówię. W takich miejscach to głupota gracza może naprawdę zaboleć. Chociaż oczywiście moim zdaniem twórcy powinni też temu przeciwdziałać. Ale no. Nie jest to sam w sobie, powiedzmy, problem z grą bezpośrednio, bo w zamyśle, przynajmniej ja tak to rozumiem, w zamyśle twórcy gracze nie powinni tu iść na szybko, żeby wszystkich sprowokować naraz. No, ale wiadomo, jak tam gracze, jak zwykle zrobią coś inaczej, więc tak. Jak najbardziej jest to problem z grą, ale nie na taką skalę, żeby to aż za to wielce krytykować. No nie okłamywajmy, mówimy się, każda gra ma jakieś takie gorsze, mniej sprawiedliwe, zdaniem z niektórych momenty. No tak, to było to. I tutaj jak pójdziemy, to gdzie my wrócimy w sumie? Tam... A, dobra, już wiem, gdzie to jest. I mogę z pełną premedytacją powiedzieć, że to miejsce mnie nie interesuje. Na razie. Bo wolę iść po prostu zgodnie z tym, jak to się nazywa. Zgodnie z... No. O, jak to się nazywa, no. No zgodnie z zamysłem, powiedzmy, lokacji. Takim normalnym. Fajnie tu jakieś dziwne skróty ryzykowne robić. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie, oczywiście, no. Ale tak... Jeśli było coś do pominięcia tutaj wcześniej, to w ten sposób łatwiej będzie mi to zauważyć i ewentualnie co tym razem nie pominąć, niż gdybym, no, lazł od jakiegoś dziwnego końca i tak dalej. Okej, to było ciekawe. No ale dobrze, jak mówię, nie marudźmy za dużo, tylko skupmy się na przechodzeniu i tak tutaj byłem. Coś więcej jest? Nie. Więc można iść spokojnie. Rolka. Gin. I co ciekawe, minimalnie brakuje, żeby jednoręcznie jednym ciosem ich pokonywać. Co oznacza może tyle, że warto byłoby zmienić talizman, bo tamten za mało bije. Tak, tamten za mało bił. Tutaj jakiekolwiek są bonusy, to są większe niż tamto. Chociaż jeśli patrzeć na to, co piszę, powiedzmy statystyki, to oba dodałem tyle samo, czyli nic. I kamienny przewodnik tutaj leżał, kolejny. Nie to, żeby mi brakowało przewodników. Ale no, dzięki gruj, tak. Dzięki temu będzie można łatwiej jakieś tutaj sieci teleportacyjne zacząć organizować porządniejsze. Prawdę przeżyłeś. Co za dziad. Ale dobra. A idąc tutaj, chyba zaraz trafimy na miejsce, w którym są te windy. I też na miejsce, w którym w sumie będziemy blisko drzewa. A na razie nie chcę iść w stronę drzewa. Wolę właśnie zwiedzać te inne zakamarki. Bardziej nieodkryte, niedostępne i tym podobne. Więc tak. No, bez przesady. Dobra. Żyjemy. Nie jest aż tak źle. Teraz tak, z powrotem to, tak, nie wrócimy, tam nic nie ma, chyba że ściana jest jakimś sekretem. Tu były drzwi. Tu były po prostu drzwi. Ja ich nie widziałem. Krywały w sobie żołnierskie wiersze, okej. Coś więcej, czy tylko tyle? Chyba tylko tyle i aż tyle. A więc dzięki, gro.
zawsze jakaś to znajdźka. I tak jak podejrzewałem, właśnie tego typu rzeczy pewnie to będzie pełno. Patrzę na to, jaki jestem. Nieuważny, nieostrożny i tak dalej, więc no. Chociaż podejrzewam, że w większości przypadków to jednak... Okej, tu chyba są te drabiny całe, które tam też widziałem. A jak nie, to coś innego, co sprawdzimy później. Okej. To jednak też nie wystarcza na jedno uderzenie? Wydawało mi się, że wystarcza. Spróbuj się pozbywać jednym uderzeniem tych tutaj. Zobaczcie, że ci z mieczami są jakoś wyjątkowo bardziej odporni. Chyba jak tam pójdziemy, to będziemy zaraz znowu przy... już bezpośrednio przy drzewie. Więc zobaczmy, co skrywa to miejsce. O ile cokolwiek skrywa. Nic nie skrywa. Po prostu takie sobie miejsce. No dobra. Chyba wygląda na to, że większość rzeczy tutaj przynajmniej dostępnych do znalezienia to jednak znalazłem. Chyba tylko te trzy wiersze i tam jedno coś wcześniej przed chwilą było. No i tu jeszcze coś jest. Co to będzie? Chociaż... A. To jest jakiś skrót z innego miejsca, do którego nie mam dostępu. Szkoda, że nie mam dostępu, bo fajnie byłoby mieć już te wszystkie skróty też poodblokowywane. Dobra. Oznacza to teraz mniej więcej tyle, że jest tutaj to koło. A to oznacza, że jesteśmy już naprawdę blisko drzewa, chociaż... może niekoniecznie. Przy drzewie chyba były trzy koła. Piękna śmierć po prostu. Piękna. Iście w moim stylu. Na całe szczęście przypomniałem sobie o jednym skrócie. Odblokowaliśmy, więc aż tak źle może nie będzie. A, my tu leżeliśmy aż z zamku. To jest zamek, czy to już są... Nie, dobra, to już są tutaj, tak, to jest jednak to. Tak trochę się bałem, że to jednak był zamek, ale na szczęście jednak się umyliłem się. Tego. I tak, tu jest ten skrót. Jeśli się nie mylę... Nie. Nie wierzę. No cóż. Sól przepadła. Przez moją głupotę i to, że nie chciałem się korzystać z tych... normalnie z drabin. Nie wiem, czy to jakiś uraz podrabinny jeszcze z gotówkami został, czy co? Jeśli ktoś nie rozumie, o co chodzi, to już szybko śpieszę z wyjaśnieniem. Ale tak... dla tych, którzy nie wiedzą, albo tego nie widzieli, bo... no jest to u mnie w wydaniu publicznym, ale tak. Gram w Gothica czasami. Rzadko ostatnio, ale no, zdarza się. I w pierwszej części, w szczególności, bo w drugiej chyba nawet drabin nie ma, ale tak właśnie, w pierwszej części w szczególności... A jak to się nazywa? Jest kilka bardzo zniesławionych drabin. Słynących z tego, że zrzucają graczy, nie pozwalają wejść do miejsc, do których powinno się wchodzić, takie tam inne zdety. Ale mają też drugie dno, te wszystkie, powiedzmy, rzeczy, jeśli chodzi o drabiny. Bo tak... są memem. Wielkim memem. Poza tym, że są utopieniem graczy. No i jak mówię, jako że ogrywałem Gothica też na kanale, jest na nie publicznie ustawiony. Dlatego, że no... były okresy, powiedzmy, kiedy tylko jego wrzucałem, bo chciałem po prostu szybko ukończyć, albo inne tego typu rzeczy. I wiem, że niektórych mogłoby to odstraszyć, że Gothic i tak dalej. Bo nie ukrywam, to nie jest wspaniała gra. Jakaś taka, jak to niektórzy fani mogą ją nazywać, naprawdę porządna, idealna czy coś. To jest przyjemna gra dla mnie. Ale podkreślam, to może być spowodowane tym, że no, jako dzieciak nie miałem jakiejś wielkiej styczności z niektórymi grami, które zdaniem szerszej publiki mogły być lepsze czy coś. Dla mnie po prostu Gothic był, przynajmniej właśnie jak mówię, w dziecięcych latach, takie trochę standardem.
Więc no. Ale no, wracając jeszcze. Nieważne, czy to dlatego go lubię, czy coś. No, stwierdziłem, że właśnie go tam będę ogrywał i tym podobne. I właśnie tam miałem wielkie przygody z tymi drabinami i... Nie wiem, czy to właśnie tak podświadomie przez te czasy Gothica, że tak nazwę. Teraz nie ruszam drabin, kiedy tylko można ich nie ruszać, czy co? Eldeni też tak w sumie było ze mną, czy nie? Czy to tylko tutaj? Przez kwestię, że to jest właśnie platformówka, tam pseudo-platformówka, że tak nazwę. Z tego typu grami mi się kojarzą po prostu właśnie rzeczy pokroju takiego, że no... Nigdy tak naprawdę z drabin nie trzeba korzystać, czy co? Naprawdę nie mam pojęcia. Ale no. Macie to takie mniej więcej ciekawostkę, dlaczego możliwe, że właśnie tak lamię z tymi drabinami. I czy coś jest? Nie, niczego nie ma. Ale tam za to widziałem jakieś przejście, które też warto by byłoby sprawdzić, więc zaraz się tym zajmiemy. Tym razem grzecznie zejdziemy po drabinie i... oko. Bardzo nawet niedobrze, że tu jest to oko. Bo to oznacza mniej więcej tyle, że będziemy musieli się go pozbyć, zanim się pozbędziemy tego przeciwnika. Bo jak niektórzy z was mogą kojarzyć, te oczy powodują jedną bardzo nieprzyjemną rzecz. Dopóki oni żyją, to wrogowie w ich tym promieniu są nietykalni. Więc tak, na całe szczęście, przynajmniej to jedno oko, nie wiem czy wszystkie takie są, było bardzo łatwe do pokonania. I na całe szczęście też ta magia, z której korzystam, jest bardzo potężna i... Okej, tutaj jest jakieś przejście. Które prowadzi... do kolejnego wisielca. A przynajmniej ja tak mówię, na tych wrogów. No nawet sznur wisielca i... Czy mam być totalnie szczery, nie kojarzę tego miejsca. A to, że są tutaj jeszcze znajdźki niepodniesione, tylko potęgują moje przekonanie, że tutaj nas nie było. Więc tak, pochodnia i co to my? Wór soli. Jakby to nie by miało być potrzebne. Ale pochodnia, nie gaśniemy. I coś więcej tutaj jest? Chyba nie. Przynajmniej nie w tym miejscu. A tam dalej coś jest, czy nie? Kolejna zagadka w chodzeniu do góry nogami. Okej. Okej, ciekawa zdolność. Nadal trochę do niej nie przywykłem, ale no, jakoś damy radę. Tak, szara perła oraz... wejście tutaj. O proszę. O proszę. Ja pamiętałem o tym miejscu. Ale no, tamtego, powiem szczerze, do którego dzisiaj wchodziliśmy, to totalnie nie widziałem wcześniej, więc... wow. Jednak nie chodziło tu o to, żeby mieć umiejętność tego daszowania, żeby tutaj wejść, tylko właśnie zauważyć poprzednie przejście. I teraz tak, zanim coś jeszcze dalej, to tutaj szybko, tak, tak. Wrócimy jak trzeba. Że mogliśmy tamtędy też w sumie. I pierścień nieustępliwości, czym to jest? Drastycznie zmniejsza spadek kondycji w walce? Do końca rozumiem, ale zobaczmy. Dobra. Nie, nie. Nie zrozumiem chyba tego. Dosłownie wygląda tak samo dla mnie, przynajmniej z mojej perspektywy. I jesteśmy teraz w tym miejscu, przełącz krana. Jest teraz to sanktuarium, takie ze złotymi maskami, którego nie rozumiem i żeby tutaj się dostać, trzeba mieć opcję usuwania czerwonych barier, której mamy, trzeba sobie usuwania, przechodzenia przez nie. Prędzej to będziemy przez nie przechodzić jakoś, chociaż... W sumie nie sprawdziłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Mamy takie coś. To świeci mi co prawda tak trochę na fioletowo, ale może... Nie. Ani jedno, ani drugie nie pozwala. A może to po prostu nawet nie jest tak, że będziemy mieć taką umiejętność, a może tylko trzeba właśnie pokonać jakiegoś, powiedzmy, bossa, jakiś mechanizm uruchomić czy coś. Jeszcze się zobaczy. W okazji to jest taki dym. Czy ten dym sugeruje to, co myślę? Tak, sugeruje to, co myślę. Piękny skrót.
co po raz kolejny w sumie pokazuje jedną rzecz. Prawdopodobnie naprawdę tutaj nie powinienem przychodzić, dopóki nie przelazłem tych wszystkich lokacji, które ostatnio robiliśmy. No tak. Mam zdecydowanie. Bo jakieś kozaki nadzorcy mamy jeszcze. Czyżby to były buty? Aż sprawdzę. Tak, kozaki nadzorcy, które są drugiej klasy ciężkim pancerzem. Po prostu jej, ciężki pancerz znowu. I kolejne jakieś przejście, z którego nie mogę skorzystać. No i wydaje mi się, że to miejsce będzie miało jednak jeszcze więcej sekretów, tajemnic i innych tego typu rzeczy, niż mi się wydawało początkowo. Ale dobra, tu jest to takie mini sanktuarium, którym się teraz nie będziemy przejmować. I zaraz dotrzemy do miejsca, w którym było drzewo. I tak, tam niżej coś jeszcze było, jednak nigdy nie mieliśmy okazji się tam dostać. Bo spadki tutaj były zawsze śmiertelne, więc jeśli znajdziemy trasę, to fajnie. Jednak mimo wszystko wróciliśmy do tej groty, która nadal nie kojarzy mi się najlepiej. Ale dobra, skoro już tu jesteśmy, to niech i tak będzie. Pójdę szybko tutaj, bo ja pamiętam, że to było moje sanktuarium, nawet z przewodnikiem. Mieliśmy niby zwiedzać, ale większość tych takich starych miejsc już przynajmniej odwiedziliśmy, więc czemu nie? Mogę zobaczyć, jakie wielkie skróty tutaj uda mi się zrobić w takie dziwne sposoby. Daszem. Tym podobne. Okej. Okay. I to mi się podoba. Jednym daszem zrobiliśmy sobie skrót przez prawie całą lokację. Nie, takie rzeczy mi się bardzo podobają. I teraz tak, pierścień ognisty mam. To mam już od tej fartów i spróbujemy może nawet znowu z tym bossem tutejszym. Tym pan, jak się nazywa, to było fajnie, niestety nie pamiętam. Okej, okay. Wybeszone truchło. Tak się nazywał ten dziad. I okej, mamy strażnika, czyli asystę ognistą. I teraz tak, jak działa na niego magia? Ano działa. Nie najlepiej, ale działa. I to się liczy. Może nawet go pokonamy tym razem? Kto wie? Fajnie by było. A jeśli chodzi natomiast o to, to jak działa ogień? Działa świetnie, okej. Okay. Nadal muszę być bardzo ostrożny. Ale tak, działa świetnie. Jesteśmy w stanie go pokonać. Wydaje mi się, że ten jeden pierścień, który zdobyłem, który... jak to się nazywa, zmniejsza te koszty. Może być tym, co mi pozwoli właśnie dzisiaj z nim wygrać. To no i fartuch kowalski. Bo nie ukrywajmy, ten fartuch też dużo zmienia. Jeśli chodzi o moje predyspozycje odpornościowe, ogniowe. Więc idziemy. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, patrz jaki chuderlak z naszego gościa. Nie wiem, czy to model jest zależny od naszych statystyk. Czy on zawsze taki był i będzie. Ciężko mi to ocenić. Ale tak. Okej. Okej, sprytnie, sprytnie. Okej. Okej. Przy okazji widzę już też, że ten dysbalans cały zaczyna być mocno na moją niekorzyść, więc muszę się trochę powstrzymać przed spamowaniem z ognia tylko. I jeśli nie zrobię czegoś głupiego, to wygramy. Chyba moje podpalenie nawet go wykończyło. Jej, czy coś? Jest achievement The Cave. Nie wiem, czy cave, czy cove bardziej, ale okej. Okay. Udało się. Jej. To tak teraz może coś mi wyjaśni, po co ja w ogóle z tym walczyłem? Jest tu jakieś dalsze przejście, jakaś nagroda, cokolwiek? Nie musimy, że walczyłem z czymś totalnie opcjonalnym i tak jeszcze mi to męczyło.
No bez jaj. Halo? Halo? Jest tu cokolwiek? Nie. Nie mogę takiego nieskończonego triku odbijania się od jednej ściany przy użyciu dasha robić, więc... Totalnie poboczny gościu. Jak się z nim męczyłem. I to jest taka poboczna lokacyjka i tyle. Chyba. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co więcej można myśleć o tym miejscu. W obliczu obecnej... jakby to powiedzieć, odkryć spraw, wniosków. Chociaż może... Może po prostu nie wiem, co teraz tam dalej zrobić, bo coś się jakoś da. Nie powiem, że nie. Jednakowoż, zanim coś dalej, to zobaczmy, dokąd to doprowadzi, czy może będę teraz w stanie otworzyć jakieś nowe przejścia. Odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie, ale czemu nie? Warto i tak sprawdzić. A no i tak te irytujące, teleportujące się szkielety. Zapomniałem o nich. Nadal nie wiem, czemu dali mi możliwość teleportacyjną, ale dobra. Kolczasty klucz? Skąd coś takiego miałem? A, nie, dobra. Może dostałem go za tamtego bossa, ale nawet nie zauważyłem. Jeśli tak, to fajnie. Jeśli nie, to ciekawe, gdzie go znalazłem. Nie można iść gdzieś dalej, po coś, na coś, za coś. Cuchnącym okradła. A, proszę. Byliśmy w jaskini i nagle są... okradło podziemne. No dobra. Nasz stary znajomy wróg, który niestety tym razem będzie wielkim problemem. Nie tylko dlatego, że można zrzucić na śmierć, a też dlatego właśnie, że widzę tutaj, że ma oczko przy sobie. Będzie to wyzwaniem. Zdecydowanie będzie. Ale okej. Okay. Jeśli jest taka sytuacja i tak dalej, to jeszcze zanim zrobimy coś tutaj dalej, to chciałbym zobaczyć jedną, jedyną rzecz. Idziemy na daleką plażę. Idziemy po prostu tutaj, bo chcę sprawdzić, czy tutaj czegoś ciekawego, wielkiego, wspaniałego nie będzie. Tak, wiem, że tutaj ten oferując cały to, żeby nas przepłynąć. Chyba tak to można określić. No, żeby nas przeprawić przez tą wodę. Ale tak, warto jeszcze właśnie tutaj poprzechodzić, może zobaczyć, czy jakieś tutaj przejście. Też gdzieś nie przeoczyłem. Bo kto wie, może coś tutaj jest, zanim jeszcze będziemy iść właśnie po takich totalnych nowościach. No co do tej groty, co... Ja. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, po prostu... Wow. Żeby mi się udało i tu jest przejście z tego ziguratu, który wymaga jedynie... czy chyba z ziguratu. Który wymaga... jak to się nazywa, no... jakiegoś sposobu unikania tych czerwonych dziadostw, czy jakoś tak. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Tu mamy pole bitwy. Tak chyba to najłatwiej można określić. I wojaka, który mnie ubił. Bardzo szybko. A tam mamy już tą piramidę. Dobra, czyli... właśnie przez mękę podostaliśmy sól znowu. Nie, żeby to jednak było teraz dla mnie istotne. Bo tutaj już przywykłem po prostu do tracenia całej swojej soli co chwilę. Ale tak... nie wydaje mi się, żeby tutaj coś się nowego pokazało, odkryło. Więc chyba teraz naszym kierunkiem następnym jest albo przez rzekę, albo choć jakiś tajemnic, szczęścia, czy czegokolwiek tam możemy szukać na okradłach. Naprawdę śmiałbym być szczery co do swoich przemyśleń. Nie wierzę. Nie, nie wierzę. Nie wierzę w moją lamę. No właśnie, szczerze do moich przemyśleń i spostrzeżeń i tak dalej, to... to są jedyne trasy, które nam chyba zostały. Tak więc, no... a nie, przepraszam, jeszcze jest kilka innych, ale no... żeby nie przedłużać,
żeby nie zajmować wam więcej czasu niż jest to w zupełności konieczne i tak dalej, na tym po prostu zakończymy epizoda, a w następnym, no właśnie, a w następnym zobaczymy po prostu, co się uda odkryć, znaleźć, zrobić. I miejmy nadzieję, może nawet zdobyć w końcu jakąś lepszą zbroję, bo ta już trochę taka przeterminowana. No i też bym może nie narzekał na lepszą broń. Nie, żeby ta była zła, ale no, też bym nie narzekał. Ale dobra, jak już mówię, starczy tego, więc no trzymajcie się i hej, hej.